No dzień dobry. Właśnie wczoraj przypłynąłem tutaj do Brindisi, do Włoch. Była gdzieś godzina 9:30, może 10:00 wieczór z Vlore. No i tam przyszedłem tą kontrolę, tam tych samochodów, tych ludzi, tyle tego było. I jakoś tak, wiecie, zaparkowałem, znalazłem miejsce, przespałem. I tutaj jadąc w kierunku centrum, zobaczyłem taki wielki parking, wiecie, blisko centrum. Chyba z 50 kamperów stało, normalny parking publiczny. Bardzo fajnie tam co auto zostawiłem, bo tutaj jest ciężko, parking tu wszędzie są zakazy, przykazy. I nawet dzisiaj niedziela chyba jest bezpłatnie, ale bardzo ciężko jest zaparkować. Spójrzcie za mną, jak tutaj ładnie jest. Widzicie? A tam, o tam stoi mój samochód, tam za mną, nie? No dobra, a ja będę szedł do miasta. Wcale się nie spieszę, bo jest dopiero 8 godzina, to jeszcze wszystko mają pozamykane. Muszę sobie wypić jakąś kawkę i gdzieś znaleźć, no tutaj SIM card do telefonu, internet, Vodafone, tutaj są wszędzie popularne, nawet w Albanii, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, to tutaj Vodafone wszędzie działa. No na razie. No i zaczynają się fajne uliczki we Włoszech. No jestem tutaj już trzeci raz, ale powiem wam, że jak przyjechałem za każdym razem, to specjalnie nie zwiedzałem tego miasta, tylko i to był błąd. Tylko tak, wiecie, centrum popatrzyłem i to było wszystko. No tu podobno jest pięknie, okolice są piękne. Teraz tego nie przegapię, dlatego muszę iść kupić internet i trochę poczytać i popatrzeć, jak tu jest. Jakby marłe miasto, kurwa. Nikogo nie ma, nawet jednej osoby, wiecie? To jest ciekawe, nie? W takim mieście dosyć sporym, że o tej godzinie niedziela wszyscy śpią, leniuchują. Taka długa ulica, nie? No tutaj o parking to trudno jest. To jest taki placyk. No i tu jestem w tym pięknym mieście Brindisi. Powiedziała mi, że dzisiaj nie kupię SIM karty do telefonu, bo jest niedziela, jest zamknięte. To jednak niektóre rzeczy mają pozamykane. Brindisi, kochani, Brindisi. Ta sama ulica, po tej samej ulicy chodziłem 2 lata temu. Jeszcze nawet kawę piłem, pamiętam. No, pamiętam ten square. Tutaj to. Ten placyk. Mam trochę pecha, bo dzisiaj niedziela jest. W Albanii w każdej kawiarni mieli Wi-Fi. A tu wszedłem do takiej dużej kawiarni. Nie, oni nie mają. Jednak tu jest bardzo tanio. Patrzcie, 80 giga było, a teraz pisze unlimited za 6,99. A w Albanii chcieli za 8 giga tylko 14 czy 15.
15 euro. A we Francji to już w ogóle chcą 2 giga za 20 euro. A z razem z kartą. Wiecie co? Chcę wam powiedzieć, że tutaj jest takie miejsce Brindisi, gdzie stoi pełno kamperów. I muszę wam powiedzieć, że niektórzy tu trzymają nawet za darmo, nie? Kampery całą zimę jeżdżą. A tutaj widzicie ten kamper, co stoi. O, tu jest moje auto. A tu jest ten kamper. I to jest kamper Polaka, który mieszka już 20 parę lat w tym. Tu we Włoszech, w Indizji. I od 5 lat mieszka w tym kamperze. Wiecie? No i rozmawiałem z nim sporo. Fajnie by było, jakby chciał ze mną wywiad zrobić, ale on tego nie wiem, czy się na to zgodzi. Pytam go, nie? Może. Byłoby to ciekawe. On tu mieszka już 5 lat. W tym kamperze. Witam wszystkich z Włoch, z rejonu Apulia. Jestem w mieście Lecce. Lecce, zadzieram kiecy i Lecce. Jest taki kanał na YouTubie, żartuję. Lecę i idę zwiedzać, bo tu podobno jest bardzo ciekawie w tym mieście. Kawałek drogi mam, muszę się tam z 10-15 minut zasuwać piechotą. Ale dam radę. Na razie. No i tu zaczynamy zwiedzanie. Może tam. Lecę. O, no to jest to stare miasto. Włoskie miasta. Na południu Włoch. Stare miasta. Miasta w rejonie Apulii. No jak zwykle zaczynają się kawiarenki. Znaczy, miałem dzisiaj tu nie przyjeżdżać. Mówię, jutro przyjadę to. Ale bym stracił dzień. Dzisiaj niedziela jest. Jest tak, nie ma deszczu, jak deszcz był. Jutro już ma być słońce, świecić. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem i coś zobaczę. Jutro to będzie jutro, już będzie następny dzień. Będzie następne zwiedzanie. Jutro, muszę wam powiedzieć, że ja to jestem troszkę gamą, bo dwa razy już w tym rejonie tu byłem. Przejechałem sporo tu z tego, ale do tego miasta nie dojechałem. No nie miałem internetu i nie byłem poinformowany. Tu jest, zobaczcie, w tym. Yeah.
Miasto Lecce przez dwa cy. I tak. Takie są Włochy. A ja nie widziałem tego. Dobrze, że tego miałem zostać w tym kręgu. Został tu wyjechany. Jest teraz fajnie. Może ja pierwszy się udam tam. Arena, działo się tutaj. Zawieszają. Zdziwiają. No i tam dalej nie ma przejścia. Musimy wracać.
Attenzione, attenzione! Baffo! Beers! E hanno un pifco! Są ceny. Seria. Ma stavano tre tavoli, ha detto William. Pizza napedetana. Attenzione, attenzione. Wchodzimy dalej, z powrotem. Idziemy z powrotem, właśnie nie wszystko żeśmy zobaczyli. Prometto che prima nella parola amore tremavo, ora che vivo la storia più libera del mondo, mi sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto qua, non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe. Ride il cuore, sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome mio. Bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai.
nostri difetti a volte ben salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Mam jakieś tłumy w wanie, muszę go iść zobaczyć. Ta katedra jest w remoncie. You look good. Papa. What country? Me come from Senegal. Senegal? Oh. Yeah. How many day here? Huh? How many day here? Me? Here. I'm traveling, you know. How many day? 1 day, 2 day? No, right now I'm here. I come in 1 day. You look good. You look good. Why are you good? Face. Pobłądziłem tutaj. Pobłądziłem, szedłem, bo to jest tam tak wielkie zabudowania są te w Stare Miasto,
Poszedłem zupełnie inną ulicą. Pytam jednego, drugiego. Aż pytam kierowcę autobusu, jak tu dojść do Wielkiego Ronda, bo nie wiedziałem, jak to się nazywa. Tam jest duży parking, mówię, kampery. On mówi, autobus, tu jest przystanek M1. Ale ja nie wsiadłem w autobus, autobusu nie było. Biletu nie mam, nie wiem. No może ja za darmo już mogę jeździć. Ale szedłem i taki budynek rozpoznałem, wiecie, że tam szedł. Bo było rozwidlenie dwóch ulic, ja w prawo poszedłem i trafiłem. Bo tak to nikt nie umiał mi wytłumaczyć. Kurde, mówię, ale będę miał problem teraz. Ale jestem na miejscu. Jest dobrze.